O, siemanko, witam was znowu przy Dojcu. Już po roku użytkowania nawigacji Sarawerken, więc już co nieco można o niej więcej powiedzieć. Jak już widać, troszkę jest bardziej uporządkowane. Mamy zamontowany tutaj włącznik, mamy już tutaj ładnie monitor zrobiony. No i jak widzicie, dużo osób pisało, że no, te kierownice w tych dokładanych nawigacjach nie są za dobre. Zobaczcie, po roku użytkowania w ogóle nie ma śladów tutaj, jakby zużycia nawet. Co do nawigacji, po roku naprawdę mega możemy polecić. Stosunek ceny do jakości jest naprawdę bardzo odpowiedni. Mamy aktualnie włączone RTK i musimy zaktualizować sobie nowy wygląd tutaj całego panela, bo zostały wgrane aktualizacje, gdzie jest całkowicie nowy wygląd. Wstawię wam tutaj teraz zdjęcie, jak to wygląda, bo bardzo fajnie to unowocześnili i to też fajnie pokazuje, że mimo że to jest tańszy segment nawigacyjny, to producent mega tutaj dba o jakby aktualizację, o poprawienie błędów, poprawienie stylistyki nawigacji tutaj, więc to jest mega super. Patent na antenę. Jak dobrze pamiętacie, antena była przyklejana tutaj na taśmy dwustronne, takie mocne. Jak widzicie, po roku się ona nadal trzyma, także polecam ten patent. Sprawdza się i no też nie integrujemy tak mocno w ciągnik. Co do dokładności, tutaj ten Deutz Eryk tutaj sieje nim usługowo. Ludzie nie mają tutaj zastrzeżeń tutaj co do precyzji siewu. No najważniejsze, no to wiadomo, jest przy kukurydzy tutaj dokładność, więc i tą dokładność jest utrzymywana, więc przy innych pracach tutaj polowych typu talerzówka, rozsiewacz. Niektórzy nawet tutaj orają z tymi nawigacjami, nie ma jak najbardziej problemu, więc stosunek cena-jakość jest bardzo dobra. Zobaczymy, jak tam wygląda czujnik z koła skrętu po roku. I też jest bardzo w dobrym stanie. W tych nowych aktualizacjach w ogóle też dodali taką opcję, że jeżeli ktoś kupuje na przykład jedną nawigację ABY, a ma kilka maszyn, znaczy kilka ciągników, z którymi chciałby z nimi współpracować, no to może sobie je zapisywać, no bo wiadomo, każdy ciągnik ma inne rozstawy osi, wysokości, więc trzeba tutaj cały czas wpisywać w ustawieniach te parametry. Więc w nowej aktualizacji, którą będziemy tutaj wgrywać, są również jakby można zapisać już te dane pojazdy w no po prostu już w urządzeniu i nie trzeba je cały czas jakby mierzyć, mieć w pamięci, tylko po prostu już sama nawigacja wie, że ma zapisane to w urządzeniu. Także mega fajnie. Opcje kamery, czyli mamy przydzielony ekran tutaj z kamerą. Co tam jeszcze nowego dodali, muszę sobie już na szybko przypomnieć. Auto nawracanie, zapisywanie pól, przejeżdżanie z pola na pola na granicy, tak samo. Mega, mega zaczynają to rozwijać i cały czas dochodzi coś nowego. I to jest fascynujące, że mimo że bardzo tani jest to produkt, to oni nadal mocno tak wspierają i dbają o klientów, którzy już to kupili, bo mogliby zrobić tak, że dopiero w nowych nawigacjach będą to wstawiać, czyli trzeba kupić od nowa, a jednak tutaj cały czas jest to tutaj wspierane i to jest mega fajne. Kierownica oczywiście napędzana elektrycznie. Z tego, co widziałem, u Rolnik Szuka, bo Rolnik Szuka również korzysta z tej nawigacji, można do tego silniczka dać normalną kierownicę. Od, na przykład w tym wypadku od Dojca. Nie wiem, my stosujemy oryginalną kierownicę producenta nawigacji, ale dla niektórych osób wiem, że to jest ważne, żeby mieć tą oryginalną kierownicę i tam niektórzy
jak widać kombinują, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone przez producenta, nie dopytywałem się. Tak jak mówię, ta kierownica sprawdza się, mówię, niektórzy mieli tutaj do nich różne jakby wątpliwości co do jakości, a jak widać po roku, no to jest główny ciągnik tutaj do takich prac jak siewy, orka, takie rzeczy, takie w tym gospodarstwie, no to sprawdza się bardzo ładnie i jak widać jest trwała, więc nie ma co do tego obaw. No i myślę, że tyle. Jak coś mi się jeszcze przypomni, to nagram. Pokażemy jeszcze coś tam może z pracy, bo no warto. Warto wspierać też takie firmy, które za mniejsze pieniądze dają też fajny produkt, nie tylko same nawigacje bardzo drogie, a również można zobaczyć, jak te tańsze zamienniki również mega fajnie tutaj współpracują z ciągnikami. Aha, jeszcze sobie teraz przypomniałem, że co niektórych denerwuje to, bo w tej nawigacji trzeba uruchamiać jakby system prowadzenia, nie mam linii wyznaczonej, ale no system prowadzenia trzeba klikać tutaj. Więc firma wyszła też naprzeciw takim osobom i stworzyła taki pilot. Również mam wyświetlę tutaj screena. Gdzie można jakby niektóre funkcje załączać. Wiadomo, jest to pilot, nie jest. No można po prostu jakby go mieć w różnym miejscu. Na pewno nie jeden rolnik się znajdzie lub już się znalazł, co na przykład, nie wiem, tu mamy puste miejsce, no to można by było go tutaj sobie ładnie gdzieś zamontować, żeby no nie klikać go tutaj, bo wiadomo, jak czasami jest z tymi ekranami dotykowymi, ale można sobie przyciskiem fizycznym załączać go tu, nie? Więc też fajnie, że dochodzą też takie akcesoria, które, no nie oszukujmy się, no ułatwiają mega pracę, no bo no nie każdy lubi klikać, no załóżmy, jedziemy, mamy rękę tu, no to trzeba ją już oderwać, lekko się odwrócić, no i klikać tu. Jak można wykonać na przykład taki ruch i szybko tu przełączyć, no i wracamy ręką na joystick. Więc jeżeli komuś by tak mega raziło, że trzeba klikać przycisk nie fizyczny, tylko na ekranie, no to też jest taka opcja, żeby mieć jakby przycisk fizyczny na taki. A propos jeszcze tego pilocika, no to jest w nim taka opcja, że można przesuwać linię nim, czyli nie trzeba tutaj wchodzić i klikać, o na przykład te 10 cm, żeby ciągnik się przesunął, tylko no, macie na zdjęciu ten pilocik jak wygląda, czyli mamy tu dwa guziki, lewo i prawo i po prostu klikamy sobie i ten ciągnik robi przesunięcie linii o 10 cm, więc mówię, no takie drobnostki, ale one mega ułatwiają myślę pracę, nie wiem, bo aktualnie no, nie mamy go tutaj, chociaż myślę, że pojawi się, ale no fajnie, że coś takiego jest. Więc naprawdę mega polecam tą nawigację, bo no stosunek cena, jakość i dbanie o klienta jest na najwyższym poziomie i to mówię z całego serca. Także super, że